Dzień dobry, Paweł Olech, firma Fendt Polska. Witam serdecznie z miejscowości Gulczewo. Korzystamy z gościnności pana Rajmunda Gąsiorka. Znajdujemy się na jednym z pól należącym do gospodarstwa Gąsiorek. Jęczmień, ostatni dzień naszego cyklu pokazowego, podczas którego prezentowaliśmy po raz pierwszy w Polsce naszym klientom dwa nowe kombajny, Ideal 7 oraz Ideal 8. Dzisiaj finał, dzisiaj ostatni dzień, cieszymy się. Pole widać skoszone, zebrane, warunki były mieszane, troszkę padało. Przy całkiem niezłym plonowaniu na poziomie około 9,5 tony udało nam się pokazać, co kombajny Fendt Ideal potrafią zdziałać. Zadowoleni jesteśmy z frekwencji, zadowoleni jesteśmy z rozmów, które prowadziliśmy podczas tych pokazów z naszymi klientami. Duże wsparcie zaoferowali nam nasi partnerzy, handlowi dilerzy. Również cały zespół Fendt Polska zaangażowany w organizację tych pokazów. Wszyscy dołożyliśmy starań, żeby efekt był taki właśnie, jak widać tutaj. A co cieszy przede wszystkim, to duże zainteresowanie, które jakby widać u klientów. Czekali na te maszyny. Bardzo nas to cieszy. Jest to ważny projekt w AGCO, ważny projekt dla Fendta i jesteśmy pewni, że będziemy w stanie tym wysokim oczekiwaniom i wymogom, jakie stawia klient przed nami, zwłaszcza w tej gamie maszyn, sprostać.